Jestem prokuratorem od 30 lat i staję tu przed Państwem jako jedna z wielu ofiar nielegalnej inwigilacji oprogramowaniem Pegasus. Oprogramowaniem, które organy naszego państwa nabyły i wykorzystały przeciwko prawnikom, politykom, przedsiębiorcom, przedstawicielom obywatelskiego społeczeństwa. Choć może powinnam powiedzieć, że jestem przestępcą. Niech Państwa nie zwiedzie mój niepozorny wygląd. Według przesłuchiwanego przed tą komisją byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia mogę być szpiegiem, terrorystą, członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Według byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego mogę być zabójcą albo handlarzem narkotyków. A według jego zastępcy Macieja Wąsika pedofilem. Tego rodzaju uzasadnienia w przestrzeni publicznej od wielu, wielu miesięcy padają z ust osób odpowiedzialnych za zakup i wykorzystanie oprogramowania Pegasus, w ten sposób starając się uzasadnić jego nielegalne używanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuraturę. Tak więc do której z tych kategorii należy mnie zaliczyć? Do której z tych kategorii należy zaliczyć Krzysztofa Brejzę, panią sędzię Beatę Morawiec, mecenasa Romana Giertycha czy Michała Kołodziejczaka? Choć tych nazwisk i osób jest dużo, dużo więcej. Na to pytanie osoby, które w ten sposób uzasadniały używanie Pegasusa, do tej pory nie udzieliły odpowiedzi. Jak oświadczył Mariusz Kamiński, w latach 2017-2022 kontrola operacyjna z użyciem Pegasusa objęła 578 osób. Najwięcej ich było w roku 2021, 162. I wśród tych 162 osób jestem również ja. Bo to właśnie wtedy, 23 listopada 2021, uzyskałam od firmy Apple Alert z ostrzeżeniem, że mój telefon został zaatakowany oprogramowaniem szpiegowskim, oprogramowaniem, które uzyskało dostęp do wszystkich wrażliwych danych w nim zawartych, do komunikatorów, do kamery, do mikrofonu. 23 listopada 2021 nie był datą przypadkową, bo tego właśnie dnia firma Apple złożyła pozew do sądu przeciwko producentowi Pegasusa, izraelskiej firmie NSO Group, po to, żeby pociągnąć przedstawicieli tej spółki do odpowiedzialności za włamywanie się i inwigilację użytkowników urządzeń firmy Apple. Byłam jednym z odbiorców tego alertu, który firma wystosowała do swoich użytkowników na całym świecie. Właśnie w związku ze złożeniem przedmiotowego pozwu do sądu. Co istotne, z wiadomości przesłanych przez firmę Apple wynikało wprost, że ten cybernetyczny atak na mój telefon został przedsięwzięty przez służby państwowe ze względu na to, kim jestem lub czym się zajmuję. Tego samego dnia firma Apple na swoich stronach internetowych umieściła komunikat prasowy, z którego wynikało, że ataki z wykorzystaniem Pegasusa były wymierzane w grono użytkowników, do których należeli dziennikarze, aktywiści, opozycjoniści, ludzie nauki i urzędnicy państwowi. Oprogramowanie Pegasus jako pierwszy wykrył ośrodek analityczny Citizen Lab, działający przy Uniwersytecie Toronto w Kanadzie. I było to już w roku 2016. 28 listopada 2021 roku skontaktował się ze mną przedstawiciel tego ośrodka analitycznego, pan John Scott Railton, który zaproponował poddanie mojego telefonu specjalistycznej procedurze w celu zweryfikowania i ustalenia zakresu przełamania zabezpieczeń oraz pozyskanych danych. Od Citizen Lab dowiedziałam się 2 grudnia 2021 już z całkowitą pewnością, że do mojego telefonu
Przy wykorzystaniu oprogramowania Pegasus włamano się sześciokrotnie. 24 czerwca 2021, 25 czerwca 2021, 2, 4 i 11 lipca 2021 i 19 sierpnia 2021. W tym miejscu w zasadzie powinnam zadać pytanie, co takiego znajdowało się w moim telefonie, że tych masywnych wejść dokonywano aż sześciokrotnie, kiedy już wszyscy wiemy, że wystarczy jednorazowa, przepraszam, nie wiem czy mnie słychać, że wystarczy jednorazowa infekcja telefonu oprogramowaniem Pegasus, aby uzyskać dostęp do całej jego zawartości. 25 listopada 2021, bezpośrednio po tym, jak firma Apple poinformowała mnie o zaatakowaniu mojego telefonu tą cybernetyczną bronią, jaką jest Pegasus, złożyłam zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury okręgowej w Warszawie, przestępstwa polegającego na przełamaniu zabezpieczeń informatycznych i uzyskaniu dostępu do całej jego zawartości przez osoby nieustalone. Przy czym osobami tymi mogli być wyłącznie funkcjonariusze publiczni, którzy dysponowali tym narzędziem. Nie upłynął nawet miesiąc, kiedy prokurator Aneta Orzechowska wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie z mojego zawiadomienia. Zapewne zupełnym przypadkiem ta pani prokurator już w krótkim czasie po wydaniu decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa została w trybie nagrodowym awansowana do prokuratury krajowej. Tą decyzję zaskarżyłam do sądu. Sąd podzielił moje argumenty, rozpoznał moje zażalenie i nakazał prokuraturze okręgowej wszczęcie i prowadzenie śledztwa z mojego zawiadomienia. To śledztwo jest prowadzone do dziś. Najistotniejszym elementem w decyzji sądu w mojej ocenie było wskazanie, że w razie potwierdzenia, procesowego potwierdzenia przez prokuratorów włamania na mój telefon i że dokonali tego funkcjonariusze służb, ich działanie winno być ocenione jako nadużycie władzy, jako przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków określone w artykule 231 Kodeksu Karnego. To śledztwo było prowadzone w sposób bardzo przewlekły za poprzedniej ekipy prokuratorskiej. Obecnie zostało dołączone do śledztwa prowadzonego przez zespół prokuratorów w prokuraturze krajowej, zespół śledczy, który objął tym postępowaniem również inne sprawy, badając legalność, zasadność, prawidłowość wykorzystania przez funkcjonariuszy publicznych oprogramowania Pegasus. Dowody czy informacje pozyskane przy wykorzystaniu Pegasusa zostały następnie wobec mnie użyte w śledztwie, które wszczęła prokuratura regionalna w Szczecinie, a w grudniu 2022 roku prokurator regionalny w Szczecinie, pan Artur Maludy, skierował do Sądu Najwyższego Izby Odpowiedzialności Zawodowej wniosek o uchylenie mi immunitetu w związku z planowanym przedstawieniem mi zarzutu popełnienia przestępstwa polegającego, to cytat z wniosku, polegającego na podżeganiu innego prokuratora do ujawnienia informacji sprowadzonego przez prokuraturę śledztwa w sprawie wypadku komunikacyjnego z udziałem autobusu miejskiego w Warszawie, który miał miejsce w lipcu 2020 roku. W tym śledztwie zostały wykorzystane informacje pozyskane przy użyciu Pegasusa. Również we wniosku o uchylenie immunitetu wskazano, że była wobec mnie wdrożona kontrola operacyjna, kontrola, na którą
i tu podaję informacje jawne, z jawnej części wniosku o uchylenie immunitetu, na którą w pierwszym kroku Sąd Okręgowy w Warszawie nie wyraził zgody, natomiast po rozpoznaniu zażalenia CBA Sąd Apelacyjny w Warszawie taką zgodę na zarządzenie wobec niekontroli operacyjnej wyraził. Być może jest to informacja dla Państwa nie mająca większego znaczenia. Natomiast ja wiem, kto wówczas w sądzie apelacyjnym tego rodzaju sprawami się zajmował. Nazwiska Piotra Schaba, sędziego Przemysława Radzika, Michała Lasoty, Dariusza Drajewicza, czyli sędziów, którzy ewidentnie są powołani i wiązani z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, nie są w tym aspekcie przypadkowe.